Dzień dobry Państwu. Ja teraz do Państwa z bardzo krótką informacją, wiadomością. Otóż dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, utworzone zostało pogotowie antysepsowe, dlatego że jak widać Ministerstwo Zdrowia nic sobie nie robi z tego, że chore dzieci na sepsę, czy w stanie sepsy właściwie, czy umierają w Polsce zupełnie niepotrzebnie, dlatego że lekarze nie podają askorbinianu sodu w takim przypadku. Stąd jest taka inicjatywa społeczna właśnie, żeby utworzyć takie polskie pogotowie antysepsowe. Takie coś powstało i teraz chciałem tylko Państwu pokazać tutaj na szybko, żebyście sobie weszli na stronę internetową. Ja teraz to spróbuję Wam przekazać. Macie tutaj już gotowego linka. O. Bardzo proszę, popatrzcie sobie na stronę internetową Stowarzyszenie Zdrowa Polska. Czyńmy dobro. Jest to stowarzyszenie, które ma na celu, jednym z celów, utworzenie takiego pogotowia sepsowego, antysepsowego. Jest to w organizacji teraz i ja zwracam się w tej chwili do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy by chcieli uczestniczyć w tym projekcie jako ratownicy. Oczywiście w cudzysłowie. O co chodzi? Chodzi o to, że każda osoba, która zostanie członkiem stowarzyszenia i zostanie zweryfikowana, bo niestety licho nie śpi i to jest konieczne, każda taka osoba dostanie bezpłatnie, podkreślam, askorbinian sodu. I zadaniem tej osoby będzie to, że jeżeli w jej okolicy no, ktoś będzie umierał, bez względu na to, czy to osoba dorosła, czy dziecko, ta osoba będzie miała za zadanie dowieść do szpitala, w którym ten pacjent umiera, dowieść askorbinian sodu wraz z deklaracją helsińską, publikacjami naukowymi dotyczącymi zastosowania askorbinian sodu właśnie dożylnie w takich przypadkach, z fragmentami mojej książki, drugiej części ukrytych terapii, no i z tym askorbinianem sodu. Zadaniem tej osoby będzie dostarczenie tego dla rodziny lub też przekazanie tego wszystkiego lekarzowi i tyle. Nic więcej. Ta osoba nie udziela żadnych porad medycznych, ta osoba nie udziela niczego, nie jest do tego ani uprawniona, ani przystosowana. Chodzi tylko o to, żeby ta osoba bez względu na porę dnia i nocy była w stanie z tym askorbinem pojechać do szpitala, przekazać to i tyle. Nic więcej. A oczywiście, tak jak podkreślałem i podkreślam cały czas, ten chory, który znajdzie się w szpitalu i umiera z powodu sepsy, albo w ogóle jest stan sepsy, dostanie ten askorbinian za darmo. Nikt za to nie będzie płacił. Cały system jest opracowywany właśnie przez Stowarzyszenie Zdrowa Polska Czyńmy Dobro. Tam dobrzy ludzie z tego stowarzyszenia przygotowują mapkę taką, która będzie zawieszona na ich stronie internetowej, gdzie poszczególni ratownicy będą wykazani na tej mapce, ale nie będzie kontaktu do tych ratowników, dlatego że nie chcemy ujawniać ich numerów telefonu. Natomiast będą numery telefonu, które będą przekierowywać rozmowę do danego ratownika. W ten sposób zachowamy anonimowość, że tak powiem, numerów telefonicznych ratowników. Zapoznajcie się, drodzy Państwo, z treścią i statutu, i z tym wszystkim, co stowarzyszenie będzie robiło, dlatego że musimy ratować Polaków, którzy niepotrzebnie umierają. Ja zgłosiłem już do lekarzy taki apel swój, żeby po prostu byli przygotowani, że ktoś przyjdzie, postawi to, wyjdzie, a teraz, drodzy lekarze,
zróbcie z tym to, co należy zrobić. Co tu jeszcze? No właśnie, szukamy ochotników, szukamy ludzi dobrej woli, żeby przyłączyli się do tego pogotowia antysepsowego i to właściwie teraz jest celem tego streamu, tego naszego spotkania. Myślę jeszcze tak na gorąco, co by tutaj Państwu powiedzieć, dlatego że pojawiają się różnego rodzaju wpisy na internecie, na Facebooku, że ktoś za to będzie płacił i tak dalej. Co Was obchodzi, kto za to zapłaci? Pacjent ma dostać to za darmo i dostanie to za darmo. Warunek jest właśnie taki, żeby był, że to jest pacjent, który jest sepsą. Oczywiście inni ludzie, którzy nie są w takiej sytuacji, no bardzo mi przykro, ale nie możemy tego jeszcze w tej chwili zrobić. Natomiast oczywiście askorbinian sodu jest osiągalny w tej chwili w Polsce. Mruk, mruk, mruk. No i należy z tego korzystać. Jest to, mówię, ruch społeczny, ale jest on konieczny. Mam nadzieję, że ten ruch doprowadzi do takiego zawstydzenia w Ministerstwie Zdrowia, że Ministerstwo Zdrowia wprowadzi formalnie askorbinian sodu do użycia przez lekarzy wszędzie. Po prostu wszędzie. Jeżeli tego nie wprowadzi, a nie wprowadza, to niestety, ale my, obywatele, musimy wziąć to we własne ręce, bo my nie możemy pozwolić na to, żeby bezwład urzędniczy Ministerstwa Zdrowia doprowadzał do tego, że nasi członkowie rodziny, dzieci, ktokolwiek umiera tylko dlatego, że minister zdrowia nie robi niczego w tym kierunku, a powinien to był robić już od dawna, dlatego że mówię o tym od wielu, wielu lat i jest to wszystko opisane. Gdybyście Państwo chcieli coś poznać więcej na temat właśnie stosowania witaminy C w postaci askorbinianu sodu, opisałem to bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie w drugiej części ukrytych terapii. Zachęcam Państwa do przeczytania tego. Jeśli ktoś książki nie ma, proszę iść do biblioteki. Do 1600 bibliotek wysłaliśmy ukryte terapie, również bez pobierania żadnych opłat. Tak więc jeśli ktoś nie ma pieniędzy czy coś takiego, może skorzystać z lektury tych książek w najbliższej bibliotece. Tam są opisy, dlatego nie dzwońcie proszę do stowarzyszenia z pytaniami o to, jak ten wlew robić, jak przygotować i tak dalej, bo również personel, który, trudno nazwać personel, wszyscy pracują tam za darmo, którzy są w stowarzyszeniu, nie są po to, żeby udzielać jakichkolwiek tego typu porad. Dlatego bardzo proszę nie dzwonić do stowarzyszenia w tym celu. Jak również, jeśli już będzie strona internetowa, która będzie pokazywać tych ratowników, którzy będą już tam przez całą Polskę rozprzestrzenieni, proszę ich również nie pytać, jak to robić, gdzie to podać, bo to nie jest ich zadanie. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję tym, co już się zgłosili. No i czekamy na zgłoszenia innych osób, szczególnie tych osób, które są w stanie no, niemalże pracować 24 godziny na dobę, może nie tyle pracować, co być w gotowości. Bo no, powstają takie właśnie problemy, że jest osoba, która na przykład no, pracuje, no i w tym czasie, kiedy znajduje się w pracy, a zajdzie potrzeba, żeby ta osoba pojechała do szpitala i to zawiozła wszystko, nie może wyjść z pracy, no bo na przykład szef nie pozwala. Wiem już, że są właściciele firm, którzy, jeśli zajdzie taka potrzeba, pozwolą swojemu pracownikowi na to, żeby pojechał i, no, krótko mówiąc, ratował życie drugiego Polaka. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie. To jest tylko taka krótka informacja na ten temat i ci z Państwa, którzy mają ochotę brać udział w tym projekcie, bardzo proszę kontaktować się ze stowarzyszeniem. Tak jak ja powiedziałem, pokazałem Wam link. No i ratujmy Polaków, skoro ktoś inny ich ratować nie chce. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Tym razem tak szybkościowo. Do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia. I tym właśnie
czyńmy dobro, dobro dla innych Polaków. Dziękuję bardzo, do widzenia.